Witam w prezentacji 40 numeru kultowych autobusów PRL-u od De Agostini. W tym numerze GMC Schulbus. Numer ten standardowo zapakowany jest w folię. W środku, dla wzmocnienia, mamy włożoną tekturę. Czterdziestym modelem w kolekcji jest GMC Schulbus. Model jest w kolorze żółtym z czarnymi paskami i z czarnymi środkami kół. Z boku ma przyklejoną tabliczkę z napisem STOP, obniżony przód z lusterkami, ma równe okienka dzielone na dwie części, siedzenie kierowcy z kierownicą, 8 rzędów podwójnych siedzeń z przerwą po środku. Z tyłu jedno długie siedzenie. Przód ma obniżony. Ma zamontowane dodatkowe lusterka w przedniej jego części. Lusterka montowane z bok. Światła. Napis Schulbus. Tablicę również z napisem Schulbus. Z przedniej części ma drzwi dzielone na dwie części z oknami. W tylnej części ma drzwi, światła. W górnej części napis Schulbus. Czarny zderzak. W spodniej części wytłoczony silnik z wałem napędowym, z rurą wydechową i tłumikiem. Wytłoczoną skalę i nazwę modelu. Z przodu koła pojedyncze, z tyłu podwójne. Na drugiej stronie mamy spis treści, zdjęcie modelu, informacje o modelu i informacje o wydawcy. Amerykański Gimbus był wrześniowy poranek 1986 roku. Mimo że słońce znajdowało się jeszcze nisko nad horyzontem, w Arizonie upał już mocno się dawał we znaki. Na przystanku szkolnego dystryktu Widowrog w stolicy kraju Nawahów kilkoro uczniów czekało na autobus. Wreszcie w oddali na pustej szosie wiodącej przez pustynię zamajaczył żółty punkcik. Chwilę później dał się słyszeć znajomy warkot.
pojazd GMC zatrzymał się na przystanku jak zwykle punktualnie według rozkładu i błysnął światłami ostrzegawczymi. Drzwi się otworzyły, dzieci ujrzały znajomego kierowcę, nazwanego przez uczniów Manuelito, ponieważ wyglądem łudząco przypominał słynnego wodza na Wachów z portretu wiszącego w szkolnej auli. Autobus szkolny jest bez wątpienia jednym z motoryzacyjnych symboli Ameryki i elementem tamtejszej kultury, rozpoznawanym na całym świecie dzięki hollywoodzkim filmom. Każdego dnia 26 milionów amerykańskich dzieci wsiada do charakterystycznych żółtych pojazdów, żeby dojechać do szkoły. Informacje, że na podwoziu Chevrolet GMC serii B swoje autobusy zbudowało wiele firm. W 1992 roku General Motors zawarł umowę z przedsiębiorstwem Bluebeard, które stało się wyłącznym odbiorcą tych platform, co, jak pokazała przyszłość, nie było dobrym podsunięciem giganta z Detroit. Zdjęcie i informacje, że autobus zbudowany przez firmę Thomas Bullitt Buses, zrobiony na szaro, służył jako wieloosobowa taksówka w Churchill w Karolinie Północnej. Wycofane ze służby wozy często są wykorzystywane komercyjnie. Zdjęcie i informacje, że ten szkolny pojazd zbudowany na podwoziu GMC pochodzi z zakładu World Body Works. Rozpoznanie wytwórcy nadwozia nie jest łatwe, ponieważ dzięki standaryzacji autobusy pochodzące z różnych fabryk są do siebie łudząco podobne. W 1939 roku podczas konferencji naukowej na Uniwersytecie Columbia opracowano standard autobusu szkolnego. Od tamtej pory wiele się zmieniło, lecz kolor nadwozia pozostał dokładnie taki sam. Zdjęcie i informacje, że tę wersję autobusu zbudowano na podwoziu GMC przygotowała firma Barn Bus Company. Uwagę zwraca dodatkowe lusterka umieszczone na masce pojazdu, dzięki nim kierowca widzi, co dzieje się przed autobusem w martwym polu widzenia. Mamy zdjęcie i informację, że z tyłu autobusu szkolnego znajdują się drzwi awaryjne. To usytuowanie jest dziedzictwem pochodzącym z czasów powozów konnych, kiedy tak umieszczone wejście zapobiegało płoszeniu koni przez wsiadających pasażerów. Zdjęcie i informacje, że każdy autobus szkolny jest wyposażony w system ostrzegający, na który składają się dodatkowe światła migające podczas postoju na przystanku oraz rozkładany znak stop znajdujący się w lewej burdzie. Ci, którzy go zignorują, muszą liczyć się z surową karą. Zdjęcie i informacje, że GM dostarczał także podwozie służące do budowania mniejszych modeli autobusów szkolnych. Na zdjęciu pojazd pochodzący z fabryki Thomas Bullitt Business powstały na podwoziu Chevrolet Express GMC Savannah. Zdjęcie i informacje, że przyjęcie przepisów standaryzujących produkcję autobusów miało na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa przewożonym dzieciom. Mimo że konstrukcja pojazdu jest stosunkowo prosta, w produkcji nadwozi stosowane są zaawansowane technologie. Na zdjęciu Bluebeard CV200 na podwoziu GMC B trzeciej generacji. Zdjęcie autobusu z opisanymi rzeczami, takimi jak szolbus, światła ostrzegawcze, siedzenia,
drzwi awaryjne, nadwozie, drzwi, zawieszenie, silnik, lusterka, znak stop. Mamy zdjęcie i co łączy słynną prezydencką bestię, czyli opancerzoną limuzynę Cadillac One ze szkolnym autobusem. Oprócz bezpieczeństwa gwarantowanego pasażerom również i to, że do produkcji tych pojazdów wykorzystano podwozie pochodzące z ciężarówki Chevrolet Kodiaq MC Top Kick. Zdjęcie i informacje, że bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa biegnego są siedzenia o specjalnej konstrukcji z wysokim, grubo wyścielonymi oparciami. W razie kolizji działają one jak materace kuracyjne, na które upadają pasażerowie. Wymiary autobusu z danymi technicznymi. Błękitny ptak z Georgii, czyli o Bluebeard. Mamy zdjęcie i oto ojciec wszystkich amerykańskich autobusów szkolnych, czyli Bluebeard No. 1, zbudowany w 1927 roku przez Alberta Luke, ówczesnego przedstawiciela firmy Ford w Georgii. Zdjęcie i informacje, że All American to najdłuższy produkowany model autobusu szkolnego w USA. Obecnie wytwarzana jest jego szósta generacja. Ma to on nadwozie typu wagonowego, forward control, bez wysuniętej maski. Dzięki temu kierowca może obserwować całą przestrzeń przed pojazdem. Mamy zdjęcie i informację, że Lander Lodge to należąca do Bluebeard marka luksusowych kamperów budowanych na bazie autobusów All American. Wnętrze tych pojazdów są aranżowane na indywidualne zamówienie nabywców. Na zdjęciu model z 1979 roku. Bluebeard Wilson zastąpił autobusy budowane przez firmę z Fort Raleigh w Georgii na podwoziach Chevrolet GMC serii B dostarczanych przez koncern General Motors. Zależnienie się od potężnego dostawcy było krokiem na drodze do dominacji na rynku autobusów szkolnych. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze, czyli Bussing Senator z roku 1964. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.